ponieważ gram na fortepianie, więc powiedzieli, żebym jej akompaniowała. Ale ona chciała wyjść na jakąś estradę. Wyniesiono z mieszkania stół, na którym tańczyła. Później okazało się, że stół to jakiś wyjątkowo cenny mebel, który niestety tam trochę się zniszczył pod obcasami. Ale trudno. I tak się pod wietru wszystko spaliło. Pierwsze noce powstania przespałam na podłodze, a od kilku dni sypiam w trumnie. Chłopcy zajęli magazyny z trumnami. Staszkowi Burzyńskiemu dałam wiecho, a sama śpię w schodzie. Tak wygodniej. Ziemia, moja ziemia, ja ci wiemy jak goło. Szybujący w niebo. Jak pierwszego szkopa żandarma zatłukłem, to przez 3 dni nie mogłem nic jeść. Tylko piłem, bo nikt mi nie uczył zabijać. To był dla mnie ogromny szok. Nagle strzelam do człowieka i trafiam go bezbłędnie. Potem już, po 3., 4., to już, bo jak się strzela serią, to nie wiadomo, czy to twoja seria, czy seria kumpla. Musiałam gdzieś strzelać przez okna do Niemców. Musiałam, bo albo oni nas, albo my ich. Ale strzelałam w nogi. Cała ta nasza służba to pomoc w zabijaniu. Entuzjazm! Podobno mają zrzucić brygadę spadochronową i broń pancerną Maczka. Od razu wszyscy atakować, ratować tych więźniów. Inicjatywa natarcia na Gęsiówkę wyszła od majora Jana. Pojechaliśmy naszym czołgiem, Magdą. Niemcy myśleli, że to ich czołg. Ryk w czasie okupacji jeździł jako szofer w straży pożarnej. Świetny szofer. Jak dojechaliśmy do Gęsi, to rzucił się czołgiem na barykadę z cegieł. Mieliśmy szczęście, że Niemcy nie mieli tam broni przeciwpancernej i to nas uratowało. Jak się zorientowali, że ten czołg to nie ich, to mieli tylko 2 wyjścia. Wiać albo walczyć. I dużo z nich uciekło. Natarcie poszło jak błyskawica. Kiedy ogień już ustał, to Żydzi, którzy myśleli, że już po nich, zobaczyli, że to oswobodzenie. Sporośmy ludzi uratowali. Niemcy w szpitalu Świętego Łazarza
zamordowali ponad 1000 osób. Trupy były zbierane przez naszych, którzy trafili do niewoli. Kazali im ułożyć stosy z tych trupów i spalić. Potem wszystkich rozstrzelali.